Ubiegły weekend w gminie Szemud upłynął zdecydowanie dla rodziny z rodziną i dla dziecka. Światowo, kolorowo, kulinarnie, zabawowo, na sportowo, na mokro i na słodko, czyli wszystko to, czego pragniemy my dzieci i te najmłodsze milusińskie i te nieco starsze, bo wszyscy tymi dziećmi jesteśmy i chcemy nimi być tak naprawdę na zawsze. Pierwszego dnia czerwca, drugi już z kolei dzień rodzinny obchodzono w Łebieńskiej Hucie. Tam Stowarzyszenie Przyszłość Regionu działające przy Szkole Podstawowej w Łebieńskiej Hucie wraz ze szkołą i rodzicami zorganizowali festyn. Jak już wspomnieliśmy, było światowo, ale też smakowicie, a co najważniejsze, edukacyjnie, a to za sprawą mini podróży po 6 krajach świata. Poszczególne sale lekcyjne zamieniły się w mini państwa, w Chiny, Wielką Brytanię, Francję, Hiszpanię, Rosję i Polskę. Witamy we Francji, bonjour! Można było zasmakować tradycyjnych potraw charakterystycznych dla prezentowanych krajów, a także zapoznać się z podstawowymi informacjami, krótką historią, kulturą, wynalazkami, położeniem geograficznym państw, a także układać puzzle 3D obiektów charakterystycznych dla prezentowanych miejsc. W Wielkiej Brytanii kto chciał, mógł sobie zrobić zdjęcie z rodziną królewską. Na boisku szaleństwo, na dmuchańcach, huśtawkach i innych cudeńkach wywołujących to, co najbardziej ujmujące – uśmiech dziecka. Nie inaczej było następnego dnia w Bojanie, gdzie odbywały się gminne obchody Dnia Rodziny i Dnia Dziecka. Tam przy współorganizacji z klubem sportowym Dragon Bojano na boisku sportowym dla najmłodszych i nie tylko, moc atrakcji. Faktycznie trzecia edycja takiego gminnego Dnia Dziecka. Tutaj bardzo cieszy w Bojanie, że jest to połączone z klubem Dragon, z sołectwem, które się zaangażowało, strażakami. I to kolejny raz podkreśla, jeżeli większa liczba osób się zaangażuje, to jest praktycznie sukces. No, dzisiaj przy tej pogodzie cieszy to wszystko, że tyle mieszkańców właśnie w tą niedzielne popołudnie zostało tutaj w gminie. Nasze tutaj dzieci potrzebują takiego święta. Mamy piękne boisko, na którym możemy taką imprezę zorganizować. Mamy bardzo dużo przede wszystkim tutaj u nas członków w klubie, którzy takie inicjatywy potrzebują. Generalnie chcemy po prostu, żeby ta impreza była sportowo rekreacyjna dla wszystkich tutaj mieszkańców naszej gminy, przede wszystkim dla naszych najmłodszych dzieci z gminy. Jak widać, dzisiaj pogoda i frekwencja dopisała. Starsi i młodsi uczestniczyli w różnych sportowych konkursach. Były także zjeżdżalnie dmuchane, ścianki wspinaczkowe, malowanie buziek i wiele, wiele innych. Dla zgłodniałych także jakiś kęs się trafił. No i kusiły też kramiki z różnościami. Dla dorosłych to świetny pretekst, żeby powiedzieć żonie: kupiłem sobie z okazji coś Dnia Dziecka. Co pan wójt sobie kupił? Dobry pretekst. No, wiadomo, jak pewnie każdy facet do samochodu może jakiś tam gadżet, który jakiś... A tam... jednak. Najwięcej radości jednak sprawili strażacy, którzy w dość ciepły, słoneczny dzień zafundowali wszystkim zimny prysznic wodny oraz zabawę w pianie. Ech, po prostu kraina Neverlandu.